Cześć, siemaneczku, tutaj Bartosz Olej z Polish Fighters, a moim gościem jest Konrad Rusiński, zawodnik Federacji KSW. Cześć, siemaneczko. Witam wszystkich, siemanko. Konrad, już niedługo wracasz do klatki KSW. Powiedz mi, od kiedy wiesz o tym występie, czy to od początku miał być ten termin? Znaczy, no dzisiaj dokładnie w końcówka czerwca, coś w tym stylu, dopiero się dowiedziałem o walce, także w sumie można powiedzieć, że od niedawna, no ale można powiedzieć, że byłem gdzieś tam w treningu cały czas, także długo czekałem na tą walkę, niecierpliwiłem się, no i jak najszybciej chciałem wrócić do okrągłej klatki KSW i znowu dać niezapomniane emocje. Ale już z twoim zdrowiem wszystko ok, bo tam ty miałeś wystąpić na strajfie w czerwcu, z tego co pamiętam, i chyba tam wypadłeś z powodu kontuzji, tak? Tak. Jeśli się mylę. Przygotowania z powodu kontuzji, gdzieś tam miałem mały problem z plecami, teraz jak najbardziej jest wszystko w porządku, mogłem sobie wrócić do treningów. Kontuzja już, można powiedzieć, zażegnana, w ogóle nie odczuwam jej na ten moment, więc jest wszystko w jak najlepszej dyspozycji. A czy trochę nie żałujesz, że właśnie że ta walka na strajfie się nie odbyła? Wiesz, żebyś mógł sobie tak na spokojnie wrócić na zwycięskie tory i wtedy wejść z powrotem do KSW? Znaczy, no po części na pewno żałuję, tym bardziej, że gala była 45 km od mojego rodzinnego. Można powiedzieć, że praktycznie na własnym podwórku. Fajna gala, main event, więc same plusy można powiedzieć. No a wiadomo, no czasami tak w życiu bywa. Więc też po prostu już nie patrzę wstecz, tylko skupiam się i idę do przodu. Teraz mam walkę na KSW, skupiłem się na tej walce i tam będę chciał wrócić na zwycięskie tory, więc... A powiedz mi, czy ty już miałeś okazję, czy na pewno miałeś okazję oglądać tą walkę z Muslimem Tulszajewem? Jak z perspektywy czasu, co tam twoim zdaniem po prostu tak nie pykło, poszło nie tak? Bo przez te pierwszą rundę, ogólnie przez te pierwsze minuty, to wyglądało dobrze. No generalnie no, ty prowadziłeś ten pojedynek, no a potem no, trochę coś zgasło. Tak prosto to powiedział. Ja obejrzeć tą walkę oglądałem bodajże chyba raz. I to też tak długo się do tego zbierałem, żeby po prostu tą walkę obejrzeć. No chyba po 3-4 tygodniach dopiero ją obejrzałem. Dziś znalazłem odwagę. No i co? No tak jak mówisz właśnie, no dwie rundy były spoko. No i dosyć intensywne tempo było na walce. Nie ukrywam. O tamtej walce praktycznie dowiedziałem się, można powiedzieć, z miesiąc przed, miesiąc z hakiem dosłownie, gdzie trzykrotnie zmieniał mi się rywal. No i można powiedzieć, że startowałem też z takiego pułapu, no nie wiem, z 30%. No i można powiedzieć, że zabrakło tego czasu po prostu na przygotowanie gdzieś tam. Myślę, że miesiąc czasu to tak minimum zabrakło, żeby tak idealnie wejść z tą formą. No i stałem do tej trzeciej rundy, no i po prostu już był straszny beton, ale tam już na nogach mogłem, no wypompowałem się tam. Miałem takie momenty, że po prostu już poszedłem na 100%, bo wiedziałem, że to już jest koniec, że już kończę go. No i no jak przytrzymał to ostatnie duszenie pod koniec drugiej rundy, to tam wyładowałem z siebie wszystko, co miałem, bo poszedłem na 100%. No i byłem w wielkim szoku, jak zobaczyłem, że nie klepnął. No ale tam już wiadomo, tam było na styku, no i no co można powiedzieć, no trzeba teraz wyciągnąć wnioski, trochę mądrzej zobaczyć. No i powinno być wszystko dobrze. No można powiedzieć teraz Muslim tak samo, walka z Krakowiakiem, także też tam solidnie puka do tej topki. Na tej samej gali, więc należy po niej tak zobaczyć. Obejrzeć. Twoim rywalem będzie Michał Guzik. Powiedz mi, czy ty właśnie to Michał miał być od początku twoim rywalem, bo ja wiem, jak z nim rozmawiałem, że tam mówisz, że już KSW się nim już interesował kilka miesięcy wcześniej, więc właśnie pytanie do ciebie, czy od razu to była opcja Michał Guzik, czy może ktoś inny? Od razu na sam start padła propozycja Michał Guzik. No ja bez żadnego wahania zaakceptowałem. Też tęskniłem, można powiedzieć, za powrotem. No i zaczęliśmy się szykować od razu. A jak tobie się właśnie podoba ten rywal? No bo wiadomo, Michał jest dużo mniej, jest trochę mniej doświadczony od ciebie, ale jest niepokonany. Też jest jakby wymieniany jako tam jeden z prospektów polskim MMA, bo dosyć ładnie zaczął swoją karierę, ale on nie ukrywa, że on się spodziewa od ciebie mutek zapaśniczych, parterowych. No i czy planujesz go jakoś fajnie zaskoczyć? Znaczy,
Jeżeli chodzi o prospekta, no to gdzieś tam mi się może nie obiło uszy. No jest solidnym zawodnikiem, jest niepokonanym zawodnikiem. Ja też do momentu 4-0 w zawodowym MMA byłem niepokonanym. Wiadomo, gdzieś tam kiedyś ta porażka przychodzi. No i co? No zobaczymy, co będzie na walce. Nie chcę tutaj zdradzać za dużo. No też nie ma co się nastawiać na pewno na to, że będę na pewno obalał, bo wiadomo, mija czas, z czasem się gdzieś tam rozwijamy, no i w sumie można gdzieś tam innymi elementami też zaskoczyć, także zobaczymy, co tam przez ten czas robiłem. No i czekamy na walkę. Wcześniej też wspomnieliśmy o tych twoich problemach kondycyjnych właśnie w ostatniej walce, ale gdzieś jednak to jest też coś, co po raz kolejny wychodzi, bo z Łukaszem Siwcem też gdzieś to był taki w mojej opinii troszeczkę problem, to jest jakby taki aspekt twoich przygotowań, na który ty teraz starasz się gdzieś położyć takie największe akcenty? Znaczy, jeżeli chodzi o tą kondycję na przykład, no to z Łukaszem Siwcem to za bardzo tam może jakoś specjalnie nie odczuwałem, ale gdzieś tam były rady po prostu, żeby trochę zwolnić, bo jest jeszcze 4 rundy do tego, nie? No i zacząłem dosyć agresywnie z nim, zaczęliśmy, no pierwsza runda była naprawdę na wysokim tempie, a jeżeli chodzi o walkę z Łukaszem Siwcem, no to tam głównie zaważyła kontuzja, a nie jakieś problemy kondycyjne, bo no, po tym kolanie to mi świat, można powiedzieć, do góry nogami stanął na głowie, więc to już miałem wtedy bardziej troszkę inne. Bardziej zacząłem się martwić o swoje zdrowie po prostu, a nie już nawet o jakąś tam walkę czy coś, no bo czułem te kości, że są w fatalnym po prostu stanie. Powiedz mi, przygotowania do tej walki tylko w Oleksiejczuk, Szopa Team, czy gdzieś jakieś inne obozy, wycieczki do innych klubów? Ostatnio widziałem wycieczkę na traktorach. Nie, no, gdzieś tam troszkę jeździmy, znaczy no ja przynajmniej, chłopaki też w sumie jeżdżą cały czas, teraz jeszcze z Czarkiem gdzieś tam w końcówce się wybieramy do Warszawy, teraz byłem na sparingach w Warszawie, wcześniej gdzieś tam do Uniku udało mi się zawitać, także gdzieś poza Szopą jeszcze staramy się trochę z innymi rywalami się obijać, którzy właśnie też są, wyciągają do nas pomocną rękę i, no i chcą z nami po prostu dzielić matę. Więc jeszcze gdzieś tam kilka wyjazdów się zapowiada. No a w Szopie to wiadomo, ogień jest mocny. Jak to się mówi, ogień w Szopie. No i tam to solidna jest ekipa, więc na dobrą sprawę mógłbym zostać tam, ale chcieliśmy troszkę to urozmaicić i postanowiłem po prostu, że troszkę sobie pojeździmy jeszcze. Tutaj słyszę, że właśnie ta nazwa Szopa Team się przyjęła idealnie, ale generalnie cały czas są zarzuty do waszego teamu. No wiadomo, przeważnie właśnie przy okazji Michała Oleksiejczyka, bo wiadomo, że jak wygrywa walki, to każdy miał to w dupie generalnie, gdzie trenuje. Jak przegrywa walki, to duży jest hejt. No wiadomo, jest hejt i krytyka, to też należy rozróżnić, ale jak ty też na to się odbierasz? No bo wielu gdzieś wam zarzuca, że brakuje tego dużego head coacha, że brakuje tego dużego klubu, że zawodnicy, wiadomo, ty jesteś troszkę na innym etapie niż jest choćby właśnie Michał Oleksiejczuk, no ale gdzieś tam jednak właśnie zarzucają, że takie zawodnicy tego pokroju powinni trenować no, w najlepszych klubach. Znaczy powiem tak jak już wcześniej wspomniałeś, jak jesteś na szczycie, no to każdy cię klepie gdzieś tam po plecach, wszystko jest spoko, super, no a jak gdzieś tam się noga powinna. Ciebie zdepta. Moim zdaniem, no Michał Dusz, jest tutaj solidna naprawdę ekipa. Takiego head coacha typowo nie mamy. Są trenerzy od wszystkich, tak jakby można powiedzieć, płaszczyzn, którzy tutaj cały czas, można powiedzieć, siedzą na miejscu. Chłopaki dojeżdżają tak samo, więc no, robota jest robiona każdego dnia i to tak naprawdę solidnie. Mamy trenera od zapasów, od parteru, od stójki, no i oni naprawdę zdrowo nam dają na treningach, że żyć się odechciewa, więc myślę, że wynik sam po prostu się obroni, a ludzie tak czy siak będą gadać, bo gdzieś tam musi być jakieś, no muszą mieć po prostu zajęcie, no siedzą po prostu, nie mają co robić, więc trzeba po prostu komuś pocisnąć, nie? Dlaczego? Dlaczego on ma mieć gorzej, nie? Znaczy lepiej. Okej, z mojej strony to będzie wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój czas. No to dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję całej ekipie z Szopy, no i pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia na gali w Tarnowie. Mam nadzieję, że zrobicie głośny hałas na hali.